W Białymstoku trwa kongres poświęcony błogosławionemu księdzu Michałowi Sopoćce, spowiednikowi świętej siostry Faustyny Kowalskiej, apostołowi Bożego Miłosierdzia. Hasłem spotkania są słowa: kapłan według serca Jezusowego. Białystok to miejsce bardzo mocno związane z osobą błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Tu w 1975 roku zmarł, a w 2008 został wyniesiony na ołtarze, zostawiając nam bogactwo treści poświęconych Bożemu Miłosierdziu. Chcemy właśnie mówić o tym kapłanie, który był nie tylko kierownikiem i spowiednikiem siostry Faustyny, ale był współrealizatorem tych pragnień, które Jezus wypowiedział, objawił siostrze Faustynie. Bardzo wiele natrudził się jako kapłan, jako profesor, ażeby zgłębiać treści właśnie dotyczące kultu miłosierdzia Bożego i w trudnych czasach, tak nie bardzo wtedy właśnie przychylnych dla tego kultu, mówił właśnie o miłosierdziu Bożym z wielką determinacją, z wielką właśnie gorliwością i o to się modlił. Zwraca uwagę kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku ksiądz Andrzej Kozakiewicz. Dwudniowy kongres poświęcony błogosławionemu księdzu Sopoćce ma na celu pomóc uczestnikom spotkania odkryć Boga, który jest miłością miłosierną, mówi metropolita białostocki ksiądz arcybiskup Józef Guzdek. Myślę, że ten kongres o Bożym Miłosierdziu tu, obok grobu błogosławionego księdza Michała Sopoćki, taką rolę spełnia, żebyśmy zgłębili ten podstawowy przymiot Boga, że Bóg jest miłością miłosierną, żebyśmy sięgnęli do pism błogosławionego księdza Michała Sopoćki, bo on rzeczywiście jest, tak jak siostra Faustyna, sekretarką Jezusa Miłosiernego, no to on jest profesorem miłosierdzia Bożego. Którego naukę powinniśmy przekazywać następnym pokoleniom, podkreśla ksiądz Józef Aszkiełowicz z archidiecezji wileńskiej. My musimy dalej kontynuować to dzieło miłosierdzia Bożego, ponieważ Kościół to jest szpital od śmierci, a kapłan to jest doktor od śmierci, a siostra to jest taka sanitariuszka od śmierci. A lekarstwem od śmierci jest Najświętszy Sakrament. I Pan Jezus wszystko robi, żeby człowiekowi dać życie wieczne. Kongres to inicjatywa Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki, Michael. Zadowolenia z niej nie kryją uczestnicy spotkania, dla których Boże Miłosierdzie i błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko odgrywają w życiu niezwykle ważną rolę. Błogosławiony Michał Sopoćko jest przede wszystkim autorytetem i apostołem Bożego Miłosierdzia. Boże Miłosierdzie jest bardzo ważne w moim życiu, bo nawrócenie dokonało się ze sprawą Bożego Miłosierdzia. Jest bardzo gorliwym kapłanem, który w współczesnym czasie jest szczególnym takim świadkiem wiary i właśnie takim kierunkowskazem. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły telewizja Trwam i Radio Maryja.